Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej. Tematem dzisiejszej konferencji, jak zapewne Państwo już wiedzą, są ekologiczne autobusy. Druga część, która dojechała do nas wczoraj. W konferencji uczestniczy Pani Małgorzata Durda, dyrektor Volvo Buses na Polskę i kraje bałtyckie. Serdecznie witamy. Pan prezydent Ryszard Brejza i gospodarz miejsca, pan Mariusz Buszel, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Proszę Państwa, to jest wielki, wspaniały dzień dla Inowrocławia. Chociaż nie ma słońca na niebie, to jest w naszych sercach. Cieszymy się bardzo, że do Inowrocławia dotarła partia ostatnich zamówionych 8 autobusów firmy Volvo. Dziękuję Pani Dyrektor, również za osobisty nadzór i dzisiaj obecność u nas. 8 autobusów w pełni elektrycznych. Jesteśmy przygotowani do tego, aby na początku przyszłego tygodnia tych 8 autobusów wyjechało na ulicę Inowrocławia. Prawda, Panie Prezesie? Linie 21-27. Moi kochani, autobusy komfortowe pod każdym względem. Najnowsza myśl techniczna, która ma swoje zastosowanie przy tego typu wyrobach w Europie. Godne polecenia. Mogą pozazdrościć nam mieszkańcy innych miast, nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego. Autobusy są tańsze w eksploatacji, mniej więcej o 80% mniej energii nawet zużywają. Mają wszystkie udogodnienia, jakie mają najnowocześniejsze autobusy dzisiaj produkowane. Od Wi-Fi zaczynając na pomocy dla niepełnosprawnych, kończąc. Autobusy wyposażone są również w elektroniczne kasowniki, które umożliwią nam w tym roku zrealizowanie jeszcze jednego oczekiwanej takiej propozycji kierowanej do nas od mieszkańców Inowrocławia. Wiecie Państwo, co to jest? Myślę, że do końca roku, Panie Prezesie, możemy ujawnić, niespodziankę. Do końca roku, moi kochani, będzie możliwość kasowania również w tych autobusach kartą bankomatową. Moi kochani, zachęcam do skorzystania z komunikacji miejskiej, z usług komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. Zachęcam mieszkańców Inowrocławia. Zostawiajcie swoje samochody, gdy nie trzeba ich używać, w garażach, a korzystajcie z komunikacji miejskiej, bo to czystsze również powietrze, mniej hałasu, a Inowrocław to w końcu jest zielony Inowrocław. Dziękuję serdecznie Państwu. Autobusy zostały wyprodukowane w naszej fabryce we Wrocławiu, więc jest to pierwsza dostawa w pełni elektrycznych autobusów Volvo w Polsce. Z tego powodu też jesteśmy dumni, że właśnie w tym miejscu ta pierwsza dostawa ma miejsce. Autobusy, tak jak Pan Prezydent wspomniał, w pełni komfortowe, przygotowane do przewozu również osób niepełnosprawnych z wyposażeniem zarówno do zakupu biletów, jak i monitoringiem, zapowiedziami głosowymi, czyli wszystkimi funkcjami, które są potrzebne do prawidłowego przewozu osób i do wygodnego korzystania z transportu zbiorowego. Liczymy również na to, że pasażerowie odczują komfort i będą przychylnie w tym względzie, że będą z tego transportu zbiorowego częściej korzystać. Oprócz autobusów elektrycznych, wcześniejszą dostawę, którą zrealizowaliśmy, to były elektryczne hybrydy, więc to jest nasza kolejna dostawa do Inowrocławia i cieszymy się z tego powodu, że miasto Inowrocław będzie miało w pełni niskoemisyjny transport publiczny. Pan prezydent zaznaczył, że będziemy chcieli od przyszłego tygodnia rozpocząć eksploatację autobusów elektrycznych. W tym miejscu chciałem powiedzieć, że po wstępnych już jazdach kierowcy są bardzo zadowoleni. Komfort jest naprawdę najwyższy, jaki może być w tej chwili. Bo oprócz tego komfortu dla kierowców, oczywiście komfort dla pasażerów. Nie pozostało tylko podziękować panu prezydentowi za takie wsparcie i działania, które umożliwiły w
że te autobusy dotarły do nas.